Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu. Mamy niedzielę. Dzisiaj w nocy zmienialiśmy czas na zimowy. Dajcie znać, czy udało wam się dzisiaj godzinę dłużej pospać. Na mnie za bardzo. Molly nam zrobiła się pobudkę o 4:30. Ona zazwyczaj wstaje właśnie 5:30, 6 rano. Zresztą my też tak stajemy zawsze w tygodniu. No a dzisiaj postanowiła, że wstajemy godzinę do tyłu, czyli 4:30. Więc jak możecie się domyślać, bardzo się wyspaliśmy. Plusem jedynie jest to, że mamy dzisiaj dosyć długi dzień, bo jest godzina 10:20, a my jesteśmy już w lesie na spacerze. Mamy zjedzone śniadanie, mamy przygotowany obiad, ogarnięte wszystko. No a że pogoda jest po prostu przepiękna. Zresztą jak możecie zobaczyć, jak słoneczko pięknie świeci, no to postanowiliśmy, że nie będziemy marnować czasu i lecimy na spacer. I jak na koniec października, powiem wam szczerze, że ta pogoda nas w tym roku no nieziemsko zaskakuje i rozpieszcza, bo mamy dzisiaj 15 stopni i słoneczko przepiękne świeci, jak zresztą możecie zauważyć. Jest naprawdę ciepło, ja jestem dzisiaj tylko w samym bezrękawniku i bluzie. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo ciepło, a pamiętam, że jeszcze kilka lat temu na Wszystkich Świętych ubierało się grube, ciepłe kurtki, buty zimowe, no bo był śnieg, było zimno albo była na przykład plucha. No a teraz po prostu taka przepiękna, wczesna jesień. Bardzo pozytywnie nas to nastraja, więc staramy się z tej pogody jak najwięcej wyciągnąć. No i jesteśmy na spacerze. Druga kwestia to jest też taka, że dzieciaki jeszcze mają dzisiaj sporo po południu obowiązków do szkoły, szczególnie Igor, który jest w 8 klasie, więc on naprawdę tej nauki ma bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i dlatego trochę rano świeżego powietrza, a po południu będziemy działać już w domu. Zadania domowe jeszcze jakieś pewnie wlecą na ostatnią chwilę, wiecie jak to jest. No i będziemy tak po prostu sobie odpoczywać, zwłaszcza że te wieczory też będą teraz zdecydowanie dłuższe, bo już pewnie po godzinie 16 zacznie się robić ciemno i... Ale fajnie, ja lubię te jesienne długie wieczory, świeczki, kocyk, herbatka, książka czy jakiś dobry film, więc nie będzie też tak źle. Masz? O, jacie, listki? O, a dużo tu jest liści, co? Przepięknych. Zbieramy, chodź, pozbieramy. Potem je troszeczkę przysuszymy, bo są bardzo wilgotne. Padał deszcz wczoraj, więc... Nie? Mhm. Zbieramy. Będziemy robić bukiety z liści. Co? A nie jest ci chłodno? Nie. Nie? No widzicie? Koniec października. A nam zaczyna być gorąco w kamizelkach. Dzisiaj na parkingu było bardzo dużo samochodów. Wydaje mi się, że to po prostu grzybiarze, bo pogoda do tego jest idealna. Jest ciepło, do tego jeszcze wilgotno. Także ciekawe, czy jeszcze sporo grzybów jest w lesie, bo chyba w sklepach to się dopiero teraz pojawiły tak naprawdę. Pogoda się zrobiła idealna. Ale my raczej się na grzyby dzisiaj nie wybieramy. Gdzie masz, Julka, grzyby? Gdzie? Może się okaże, że przy okazji przypadkowo trafimy na grzyby. Chociaż mówię, no my jakoś tak wybitnie nie... Gdzie? Ojejku, takie grzyby to raczej chyba niejadalne, co? Raczej bym nie chciała takiego grzyba zjeść. No takie muchomorki to raczej, wiesz, niestety, ale niejadalne. To ja bym raczej do jajecznicy ich nie dała, albo do zupy grzybowej. To muszą być, wiesz, które? Te brązowe. No właśnie, takie jak ostatnio robiłem zadanie domowe, prawda? I co to był za grzyb? Ten rydz. No, rydze i tamten drugi, co opisywałaś, to był co? Prawdziwe. No właśnie, to takie mogą być, wiesz,
ale no pewnie gdzieś tam jakbyś w lasach. No to super, możemy iść w las jak chcesz. Tak? Idziesz? Ja nie wiem, wiesz, to trzeba znać też miejsca, których możemy sobie te grzyby pozbierać, bo nie wszędzie one rosną. No to zapraszam, możesz iść kawałeczek, tylko uważaj, pod nogi popatrz. Borowika szlachetnego. Zrobimy wtedy zupę grzybową. Albo chociaż kilka do jajecznicy będzie. No, idziemy. A wy lubicie zbierać grzyby? I czy przede wszystkim, czy potraficie, bo wiecie, ja to też zbieram tylko i wyłącznie takie, które mam. A masz coś do zbierania? Nie, jeżeli znajdziemy faktycznie jakiegoś grzyba, to po prostu damy go do ręki, wiesz? Jeżeli w ogóle nam się uda coś znaleźć. Patykiem wyciągniemy. Patykiem wyciągniemy. No nie, no wiesz, to tam ułamać nie ma problemu. Jakie ma rydze. No to chyba nie są rydze, wiesz? To są jakieś chyba trujące grzyby według mnie. A pamiętaj, jeżeli jakiegoś grzyba nie znamy i nie wiemy, co to jest, to nie ruszamy. Musimy mieć pewność, co to jest za grzyb. Zobaczcie, jaka piękna pogoda. Prawdziwa polska złota jesień. I to jeszcze do tego bardzo, bardzo, bardzo ciepła. Wszyscy grzybiarze nic nie zostało. Wszyscy grzybiarze pozabierali grzyby. To najlepsze. No, na grzyby to się idzie bardzo wcześnie rano, wiesz? Wtedy masz pewność, że te grzyby będą jeszcze na ciebie czekały. Potem już są wyzbierane. Dwie godziny później my już wracamy. Co prawda z naszego grzybobrania raczej nic nie wynikło. Znaleźliśmy dwa podgrzybki, ale były już spleśniałe, także nawet ich nie zbieraliśmy. Ale wiadomo, że taki to nie był dzisiaj nasz cel. Chcieliśmy pospacerować, pokorzystać z pięknej pogody i to się nam udało. Także my już prawie dochodzimy do samochodu. Zaraz jeszcze na chwilę jedziemy w odwiedziny do dziadków, a potem będziemy szykować obiad. No i po południu już spędzać sobie w domu na takim totalnym relaksie niedzielnym. Pora na domowy obiad. Ja już sobie wcześniej przed spacerem przygotowałam większość rzeczy. Mamy tutaj nasze ulubione surówki, biała rzepa ze śmietaną i z cukrem, sałatę lodową z sosem winegre. Mamy tutaj też domowe frytki i devolaj, także bierzemy się za jedzenie. Do tego dzisiaj wpadł domowej roboty kompot ze śliwek. Z tego co wiem, to Marcin z Jolką przygotowują dynię w garażu. Co tu się tworzy? Lady nie robicie? Pokaż z przodu, mogę zobaczyć? A ciekawe, jak wy to wytniecie. No to tata większe to zrobi. No, pięknie. Jestem ciekawa waszego efektu końcowego. Marcin z Julką przygotowują dynię, a ja wam powiem szczerze, że jeszcze nawet nie ma godziny 17, a zobaczcie, jak już jest ciemno. Wszędzie klimacik, światełka pozaświecane. Zaraz będę odpalała jeszcze świeczki i chciałam sobie dokończyć czytać książkę, którą ostatnio zaczęłam. Powiem wam szczerze, że to jest takie typowe romansidło. Taka akurat książka typowo na jesienne wieczory, lekka, szybka do przeczytania. Ja powiem wam szczerze, że ja się cieszę na te właśnie jesienne, długie wieczory. Wow! No, powiem wam szczerze, że wyszła wam ta dynia. Jest duża, ogromna. Chyba takiej dużej jeszcze nie mieliśmy, nie? No. I udało wam się według twojego projektu to wyciąć? Mhm. A gdzie będzie stała? U ciebie? Bo może tutaj na taras damy? Będzie widać ją, jak będziemy sobie tutaj teraz siedzieć, to będzie ją widać na tarasie. A przy wejściu to bez sensu, tego tam nikt nie będzie widział. To co, dajemy na taras? No i znalazła dynia swoje miejsce, będzie stała na tarasie. My ogólnie jakoś wielkimi fanami Halloween nie jesteśmy, nie obchodzimy, nie imprezujemy. Natomiast no, co roku jakaś taka mała tradycja jest, że tą dynię przygotowuje Julka i będzie nam tutaj stała na dworze i świeciła. No i chyba tym
akcentem będę się dzisiaj już z Wami żegnać i do zobaczenia w kolejnym vlogu.